Siema, siema, cześć, cześć, witam Snowrunnerzyści w drugim odcinku Nowa Gra Plus. No i w poprzednim tutaj na oponach autostradowych się męczyłem z przyczepą, więc pora pomęczyć się jeszcze chwilę. A w ogóle ja to mam, aha, 3,5 klocka, mam mało. No chciałem już powiedzieć, że tutaj ładnie poszedł. Ale to tak bez szału, nie? O! Mhm. No i co, stoi ta przyczepa? Mhm. Dajemy do prawej. Wjeżdżamy z tych kamolów, dawaj. Ojej, co tam się dzieje pod tym podwoziem? Panie. Tu się nic nie dzieje. Dobra. Jadę natankować, bo zaraz nie będę miał beny. Jeny, jakie tu dziury ja porobiłem. Ja cię kręcę. Dobra, słuchajcie, zmiana taktyki będzie. Będzie zmiana taktyki. Robimy poradnik dla początkujących. Co trzeba na starcie zrobić? Trzeba pojechać po ANK. Ewidentnie. Nie, 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 po błocie. Mhm. Dobra, bach, zatankuj. Okej. I teraz tak, słuchajcie, ja w ostatnim odcinku powiedziałem, czy ja mówiłem, co tam się stało w Leroy Merlin z moim kierownikiem, tak dalej, to znaczy moim byłym kierownikiem, z kierownikiem techniki, który mnie zatrudniał. I w tym odcinku wam opowiem, już wspierającym mówiłem, ale tutaj też wam powiem. A w zasadzie mam więcej informacji, bo ja wspierającym powiedziałem, zrobiłem takiego vloga krótkiego dla wspierających, ale jeszcze mam nowe informacje, to teraz jeszcze dodam trochę. Bo jeszcze wtedy tego nie wiedziałem. Mianowicie mamy dwóch bohaterów w Leroy Merlin w Zielonej Górze. To jest kierownik, mój były kierownik, kierownik logistyki i ochroniarz. Mianowicie, co się wydarzyło? 66-letni gościu robił zakupy w Leroy Merlin, zapakował zakupy, wsiadł do auta i wyjeżdżał z parkingu. I przy wyjeździe z parkingu do... Kiedy włączał się do ruchu, zasłabł i tyle. No i auta zaczęły go wymijać, no i tam w zasadzie wiecie co. No i auta się tam zatrzymywały. GMC nie będę używać. Auta się zatrzymywały. I wyciągnęły tego gościa z samochodu, położyli na trawnik i zaczęli mu reanimację robić. I ochroniarz zobaczył to na kamerach. I poleciał, oprócz tego jeden tam klient dyżurnemu kierownikowi, czyli mojemu kierunkowi, który miał dyżur akurat w sklepie, klient przekazał kasjerce i ona przekazała dyżurnemu. No i oni... A on akurat był na ochronie, rozmawiał z ochroniarzem, zobaczyli na kamerach, pobiegli. Ochroniarz wziął od razu apteczkę ze sobą i lecą i widzą, że gościa reanimują. I mój kierownik były zatrzymał się i mówi: lecę po to się nazywa defibrylator. I poleciał, wrócił się. A z kolei ochroniarz był cały czas na telefonie, zadzwonił od razu pod 112, był z babeczką na telefonie
I mówi ta babeczka, niech pan się odetnie, nie słucha nikogo dookoła, jesteśmy tylko ja i pan. Niech pan mówi, co się dzieje. No i tam posprawdzał, że nie ma oddechu, nie ma pulsu i tak dalej. Doleciał kierownik z defibrylatorem i podłączyli pod gościa. I było tam na nim napisane, że wymaga, zalecane jest strzaśnięcie prądem. No i wszyscy odsunąć się dookoła, tak dalej. Ten ochroniarz wziął ten defibrylator, wziął telefon na głośno mówiący, mówi wszyscy odsunąć się, odsunąć, sprawdził, że się odsunęli i trach, i trzasnął go, aż go tak rzuciło, nie? No i na defibrylatorze było, że nie wymaga więcej strzałów, tylko dalej masować. No i dalej masowali, masowali. Przyjechała karetka, zaczęli go tam reanimację, jedna ampułka, druga, trzecia, czwarta. Ja na filmie dla wspierających powiedziałem, że było 6 ampułek z adrenaliną. Się okazało, że 8 dostał, bo teraz miałem informacje takie już nie od kogoś, tylko już od tych osób, które brały udział w tej reanimacji. I słuchajcie, jak i go uratowali, bo się odzyskał świadomość, to znaczy puls dostał, zabrali go. No i jeden z kierowników z Leroya zna się tam z ordynatorem czy z jakimś lekarzem. No i on do niego zadzwonił, mówi słuchaj, twoje chłopaki wykonały super robotę ze sklepu, bo gdyby go nie czasnęli prądem, to gościu już by zszedł. I mało tego, mówi, że zresztą ratownicy z karetki mówili, że ludzie boją się tego urządzenia używać i rzadko się zdarza, żeby ktoś użył defibrylatora i żeby, bo to ratuje życie, nie? No i słuchajcie, no w Leroyu mamy co chwilę szkolenia BHP i no i te szkolenia wygląda na to, że naprawdę się przydają, no bo tutaj i mój były kierownik i ochroniarz, no uratowali życie gościa, nie? Po prostu, no bohaterowie, moim zdaniem, po prostu, no ja, to są. Ja nie mam w moim okręgu, wśród moich znajomych takiej osoby, którą bym wiedział, że komuś ratowała życie, nie? No już mam. Naprawdę chłopaki, szacun, naprawdę szacun, no. Dobra, opowiedziałem historię, co się wydarzyło w Leroy Merlin Zielona Góra, więc naprawdę, no ja jestem naprawdę pod wrażeniem cały czas, ale co tutaj zrobiłem? Sprzedałem GMC, którego i tak nie będę używać. Jadę sobie tutaj właśnie. I dlaczego sprzedałem GMC? Żeby mieć siano na przerzucenie ciężarówek na Alaskę i z powrotem. No jadę sobie tutaj właśnie tym moim fletem, fletstarem. I tu jest odbudowa rurociągu. Włącz. Oddaj, oddaj. Ta-ra-ra-ra. Jedziemy. Jedziemy. No i fletstarem, fleciem, słuchajcie, fletstarem sobie tutaj śmigam. I sobie tutaj ładnie pojadę po aneczkę, o ile dojadę, bo ja już robiłem taki film o tym, ale tutaj na nowej grze plus, czy tam na trudnym to nie robiłem, więc nie wiem jak to wyjdzie. Znaczy wyjdzie, no podejrzewam, że dojadę. A on tutaj ma opony autostradowe, więc tak prawdę mówiąc, jak wezmę Ankę, to ja będę dość dużo, jakby to ładnie powiedzieć, wastować. Dużo będę wydawać, bo Anka nie ma podnośnika, więc wszystko, co będę ładować na Ankę, to będę płacić. Ale zanim rangi nie zdobędę, czyli zanim nie będę miał tam rangi na opony, chociażby terenowe, w zasadzie wyższe, no nie muszę mieć wyższej rangi, nie muszę mieć rangi na opony błotne, wystarczy mi ranga na opony terenowe, bo i tak na Fletstara nie wstawię innych opon. Bo Fletstar nie ma błotnych, więc ja tam nie pamiętam, na której one były, czy na 8 randze, czy na 5, ale to jak zdobędę ANK, to sobie sprawdzę.
No jak na Flatstara wstawię opony terenowe, to już będzie można Flatstarem śmigać, bo wtedy będzie mnie stać też na podnośnik. W zasadzie już teraz mnie było stać na podnośnik, już mogłem teraz, no ale dobra, nieważne. Na początku trochę zainwestuję, żeby mieć ciężarówkę już z terenowymi oponami, nie ma problemu. Tym bardziej, że ja mam którą rangę? Drugą rangę, no to... No halo. Również też sobie wezmę skauta mojego, tego co zdobyłem w pierwszym odcinku. Zobaczę, czy ja tam mam do niego AWD, blokadę i tak dalej. Ale on też, no niestety minus, bo ma opony... Nie ma opon terenowych, nie? Więc już chociaż nawet na oponach terenowych już by... W zasadzie na uniwersalnych już by coś tam mógł porobić. Więc tutaj możecie pomyśleć, że o, Rizrox, poszedłeś na łatwiznę, bo jedziesz sobie po Aneczkę, nie? No ale tutaj na oponach autostradowych łatwizny nie ma, powiem wam. Jest raczej... Raczej ciężko. No. I zobaczcie. Godzina, 12 rano, czy tak nie można sobie fajnie grać z SnowRunnera? 12 rano, pięknie, ładnie, ładne te, ładne. Wszystko ładnie widać, śnieżek tutaj, nie? To mi się podoba. A w ogóle na tych mapach, kurczę, to tutaj nawet na murze będzie cały czas jasno. O kurna. Na nowej grze plus Amur będzie ciekawy do zrobienia. Oj, muszę uważać. Ojeny, jakbym robił po kolei te rejony, to Amur, no nie, 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 to będzie trzeba pojechać chyba raczej po jakieś ciężarówki mocniejsze na Amur. Bo to nie, bo to przecież to jest, na pewno będzie trzeba mieć ta, tu za 420. Tatarina, tatarynkę. No dobra. Tu w zasadzie na tych pierwszych mapach dobrze jest jeździć tymi autami, które są z tych map, bo one mają wszystkie modyfikacje. A jak ja bym chciał teraz sobie wyskoczyć na przykład po Kenwortha, no to od razu muszę objechać całą mapę, żeby modyfikacje do niego pozdobywać, więc... Więc nie za bardzo. Tu przejedziesz? Przejedziesz. I to bez AWD, bez blokady. Na autostradowych. Uuu, panie. No tu na razie pięknie i ładnie. Tu, słuchajcie, tu na razie jest luz. Tu jest luz malina, można powiedzieć. Bo tylko lodzik mamy. Znaczy na tym, jak będzie bardzo pod górkę, to nie podjadę, ale... Tu jest luz malina, nie? Ale za chwilę wejdą śniegi. No i tam będzie gorzej trochę. Ale jak spokojnie pojadę, to... Bach. Przeskakuję. No i tu już się zaczyna. Tu już mu włączę. Bo tu już się zaczyna, bo tak... Tu trzeba pojechać tak właśnie, bo tak, prawa strona, to tam można, prawa strona lód z botem, tutaj spadek, więc tak. Tu jeszcze też jest lodowisko. W zasadzie tu AWD mogę wyłączyć. Oj, oj, skręcaj! Kurna, no wiedziałem, że przywalę. O, o, slajdem pójdzie. Ale się ślizga, ja. Yeah. To tu na tym lodzie już będzie większa przyczepność, no pewnie. Tam to leciał bokiem po prostu. Dobra, tu już bez AWD to nie ogarniemy tego. Tu mamy, w zasadzie jak już tu jestem, to mogę od razu sobie zrobić cyka.
Właśnie, tutaj, bo to mam nową grę plus jak tryb trudny, więc tu po drodze wszystkie te kontrakty trzeba aktywować. No, zaczyna się, dobra. Spokojnie. Dobra, jedziemy. Jedziemy. Dobra. No, tu na pusto przejadę. Jakbym jakiś ładunek miał, to już by był problem. Gdyby było Houston, mamy problem. Oj. W zasadzie może ja sobie tutaj zostawię tego Flatstara i jak już będę miał rangę na opony, to sobie założę na niego opony i pojadę po Royala i Royala sobie ściągnę i Flatstara i wtedy jednego i drugiego sobie ściągnę. Albo pojadę Aneczką. Słuchajcie, pojadę Aneczką. Pojadę Aneczką po Royala. Tu uwaga. Właśnie. O, jeszcze Royala sobie zdobędę. O! I będę miał i Flatstara, i Royala. I Aneczkę. I Aneczką trochę porobię kontraktów. Potem Flatstar, Royal z podnośnikiem i robimy to, no. O jeny, tak jak ja będę Royalem jeździć na Michigan, kurde, ale będziecie łacha za mnie targać, bo co chwilę gleba będzie. No dawaj tutaj troszkę po drodze, bo tak mam się tak o skarpę trochę. Oj, tutaj coś, tu coś zrobimy, przejdziemy coś. Tu górą, bo tu dziura jest jakaś z błotem. O, idzie. Tu w zasadzie jeszcze kawałek i... A jak wyłączę mu? O, dobra. Nie idzie już. Dobra. I tu już jest wyjazd, dawaj, jest. Świetnie. Świetnie. To lubię. Come on, bo to jesteś moim jednym z dwóch pojazdów, które mam, nie wywal się. Trochę z paliwem problem będzie. No i oczywiście jeszcze na Michigan do ściągnięcia White Western Star, nie? To ja w ogóle któregoś bym musiał przerobić na cysternę. Bo będę miał White Western Stara, będę miał Flat Stara i będę miał Royala, nie? Więc chyba tego White Western Stara, nie, tego Flat Stara chyba z cysterną zrobię, żeby pościągać Benę z różnych takich tych... zatankuj. Bo są takie małe cysterny, które nie, nie są w zadaniach, gdzieś tam są po mapie poustawiane. I tam można Benę robnąć. I wtedy ja bym tak sobie objechał takim Flat Starem, pozgarniał Benę i bym miał taką mobilną cysternę. Oj, oj, czy ty tutaj, czy ja tutaj muszę już blokadkę? Nie muszę. Ale tu będę, tu muszę, jeszcze idzie. Jeszcze blokady mu nie włączam. Co prawda się kopię, to trochę niedobrze, ale... Tu jest śnieg z takim lekkim błotem, to jeszcze nie włączam mu blokady. Jeszcze jeden zakręt?
No i nie wiem, czemu na piątce jedziesz, chłopie? Kopiesz się tam tylko na tej piątce. Tu jest taki zakręt, ale tutaj drzewa wszędzie są, to można linką sobie pomóc. No jest, jest Aneczka. Przepiękna, wspaniała Aneczka. Promocja na trzecią rangę. Natankowana, jedy, jaka to jest piękna maszyna. O Jezu. Holuj, holuj to bestie, holuj. Ojej, o, od razu Micha się cieszy. 14 klocków mam, dobra. Jadę w takim razie. O! W zasadzie dobrze, że nie mam tego holowania płatnego. Bo jak gdzieś się wywrócę, to najwyżej jest holu i... Kurde, i nie, to holowanie to jednak najgorsze, co mam... Co... W trybie trudnym wszystko jest fajne. Płatna bena, płatne... to znaczy, bena zwykłym też jest płatna, ale wstawianie tutaj, przerzucanie między mapami, wszystko jest fajne, to takie ustawienie, ale te holowanie do garażu, wiecie co, dobrze, że nie znalazłem tej opcji, bo w razie wywrotki to jednak jest to wygodniejsze, nie? W zasadzie to holowanie płatne i to światło, że noc była, to by były dwie rzeczy, które tak mi nie za bardzo leżały. Ojej, no ale to jest ojoj. I ten poprawiony klakson, nie? O, tu mamy dalej. Tu jest takie miejsce w prawo, gdzie ciężarówkami zawsze. Pamiętam, tam jest taki przejazd, że ja tam się tak kopałem, nie? Że zapomnij. No. Dobra, tutaj wjedziemy sobie może tak. Tędy. O, jak tu poszedł ładnie, ojeny. Ojeny, jak on tu ładnie poszedł. Dobra, już się trochę przykopuję. Ale mamy opony terenowe, mamy AWD, blokadę na stałe włączoną. Zobaczymy, czy przejdzie tu stokowa Aneczka, czy tu przejedziesz. No, idzie. Idzie. Panie, idzie. Poszła. No. Tu na czwórce śmigasz? Ale miodzio. Coś pięknego. O, dawaj od razu kontrak odpalę, jak już jestem tutaj. Odkryto nowy cel, ale za to punktów nie ma raczej, odkryto nowy cel. Za wieże obserwacyjne są. I za zrobienie kontraktu. Water over road, ale ja tutaj mam standardowo snorkel. Tutaj po lewej stronie od kabiny. Mnie tutaj woda nie przeszkadza. Ja mogę jechać, proszę. O, ale mi się przywiesił. Może za mocno, za mocny bitrate mam na OBS-ie za nagrywaniu. Jeszcze raz zobaczymy. Lepiej te lusterka na PC-cie wyglądają jak na Xboxie. No, dawaj, jedziemy.
Na piątym biegu to sobie sunie. Kurde, ale to jest maszyna. Ma te tutaj mapy. Michigan, Alaska. Gdyby jeszcze 500 litrów miała w baku. Ojej. Moja ulubiona. By była. Dobra, czy ja gdzieś tutaj cysterny tutaj gdzieś nie ma? O, prawie gleba. Dobrze. Czekaj, chwilę, moment. Tu chyba była cysterna? Ale dobra, 160 litrów jeszcze mam. O, dawaj kontrakcik, od razu odpalimy. Dobrze. I patrzcie, jeszcze nawet nie mam uszkodzonej jej. No. Tylko tutaj się nie wypierniczyć, bo nie mam tego. Nie mam jak naprawić. Znaczy nie mam jak... znaczy scholować mogę, ale za bardzo nie mam jak natankować, nie? Więc tutaj misja zdobycia Royala by mi nie poszła. Ale fajnie, no kurde, cały czas... Taka, słuchajcie, taka pierdółka, że cały czas światełko jest, a ile radości sprawia, nie? Tu specjalnie po drzewach jadę, żeby środkiem było tanie śmigać. O, dobra, tu już mogę. Dawaj niższy bieg, żeby nie przesadzać. Tu pamiętam, że też było nieciekawie. Tu było nieciekawie, ale chyba nie dla ANK. No. Nie, w zasadzie dam mu niski, bo... O, jest. Tu przed nami jest jakiś problem? Jest błoto? Włączamy niski bieg, niską skrzynię biegów, wciskamy L? I tego problemu już nie ma. Taka to ciężarówka, no. Ale ja ją tutaj tak chwalę, a tu zobaczymy, co się stanie. Wciskamy L, L, czyli low po angielsku, nie? Low, niski bieg. I ona tu nawet przejedzie bez linki. Powinna przejechać bez linki. Cały czas widać, jak ona tam idzie, jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Jest bardzo dobrze. O! Dobra, i gdzie tutaj gdzieś był? Tu jest! Hello! Siema, byku! Jest! Royal! Royal! Dobra, dawaj tutaj. Dawaj tego Royala. No dorżnięty, no. Ale sprawdźmy. Opony. I teraz... Uniwersalne są od 6 rangi. Na uniwersalnych, patrzcie, trasa wysoka, teren wysoka, błoto średnie. Na uniwersalnych oponach od 6 rangi już bym Royalem mógł pojeździć. I Flatstarem też. Tutaj 8 ranga, terenowe. Od 8 rangi w pełni wyposażonym Royalem już można śmigać, nie? A właśnie, a on tutaj ma... Aha, nie ma, że ma, trzeba... Aha, czyli on ma AWD. Czekaj, pokaż. No ma AWD, a ma AWD. Łe, to Royalem będzie można śmigać. Dobra. To w takim razie, bach, wracamy. Wracamy, mamy to. Mamy to. Bach. 10 klocków mam, dobra. W takim razie, pierwsze co robimy, odpalamy aneczkę tutaj sobie.
Piękną, ładną maneczkę odpalamy. Aha, właśnie, miałem jedno ustawienie zmienić, czekajcie. Ustawienia, czekajcie, grafika, ziarno miałem wyłączyć. Limit klatek wyłącz. A można zrobić limit klatek? 60? 30? Damy 60. Synchronizacja włączona, ekran docelowy jest. A to. Wyłącz filtr wygładzania krawędzi na całym... O, włącz! Dobra. O, ziarno filmowe wyłącz. Dobra, to miałem zrobić, nie? Zapisać zmiany, dobra. Cyk. O! Jeszcze ładniej, jeszcze piękniej, ale pięknie, o jedy, wow! O matko! To jest to! Dobra, jakbyście się zastanawiali, gdzie jadę, nie jadę po wiertnicze części zamienne. Bo mam 130 litrów, nie? I... sprawa wygląda tak. Że zaraz będę bez Beny. I to będzie duży problem. A jak widzicie, Anka pali mi 10 litrów, nie? Więc dobrym pomysłem będzie zaciągnąć cysternę pod garaż. I jak zrobię 8 rangę, to ściągnąć sobie Royala i śmigać Royalem, bo on jednak mniej pali i ma 280 litrów. No i będzie trzeba tutaj sobie pośmigać Royalem, no. O, proszę. Tu jeszcze się misja odpali. Akceptuj śledzenie. Dawaj tą. Cysternku, dawaj. Będzie trzeba troszeczkę tutaj misji w pobliżu garażu porobić, zarobić kasiorę. No i będzie trzeba tam gdzieś ustawić cysternę, ją potem dotankować, ustawić gdzieś tam. Fredstara też będzie trzeba gdzieś tam ustawić jako cysternę i jakoś sobie tutaj radzić z tym paliwem. Ale to idzie, o jest! Najsłabszy silnik, jak to idzie, po prostu dajesz gaz i... Ale jedy. Przepiękna ta aneczka, cudowna. Przecudowna. O, patyczek dalej wisi, widzę. Patyczek wisi tam cały czas. Tamten patyczek, który przed chwilą przed ekranem przeleciał, on tam cały czas wisi sobie w powietrzu. Ale tanka idzie, panie. Dobra, teraz jak ja wyskakuję z garażu, to żeby było tak na przykład, że jak ja zabraknie mi Beny, nie? To ja sobie wyskoczę z garażu i od razu się natankuję. Dobra, nie będzie tu. O jedy, 2000 literków na start. Dobrze, przyda się. Robimy zadanko. I teraz zrobimy zadanko. Patrzcie to, aneczką sobie jadę tutaj. Wiadome miejsce, o tam już stoi przyczepa. O panie, jak poszedł po tym błotku. O jedy. Co to za maszyna? Oj. Ale to jeździ. Bach. No tu będzie troszkę ciężko, bo ta przyczepa stawia straszne opory na tych kamolach. No ale Anka, to jest Anka, nie? Kurde, już 10 litrów mi poszło, 15 spala, no. Na tryb, w którym tak
troszkę bardziej hardkorowo się gra i się buli za tą benę. Znaczy, gdybym włączył, że benę za darmo, bo można też włączyć, że benę za darmo, nie? To nie by było, to by było mniej hardkorowo. Dawaj jedynkę tutaj. O, trójka? Może być trójka. Ojej, ale to jest czysta przyjemność tanka. Czysta przyjemność, ale tutaj nie mogę się wywalić, bo jak wywalę, to nie mam podnośnika, żeby tutaj to podnieść. Trzeba szybko tutaj rangę zrobić. A żeby zrobić rangę, trzeba zrobić zadania. Tutaj most się składa z dwóch zadań. Czyli jedno zadanie to jest metalowe belki, a drugie to tam chyba cegły, czy beton, czy coś. No, metalowe belki. No, ting, 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 ting. No, etap ukończony. Gdzie to zadanie? Nie. Nie, zaraz. Też nie. Zabiegłbym zaraz. Górski most. Pustaki razy dwa. Pustaki razy dwa, dobra. Dobra. Kurna, no trochę niedobrze ta przyczepa tutaj. Ale zrobimy tak, że nakręcę, ja sobie podtankuję. Kurna, zawadziłem! Uszkodzenia! Dobra. I to trzeba zrobić tak koło. Tu, cyk. Linka, nie? I ją trochę stąd zabrać, bo ona mi tu przeszkadzać będzie. Dobra, dara. No, tu ja sobie śmignę tam do tej, troszkę sobie potankuję. No niby 40 litrów niedużo. Niecałe, ale to przy ance to lepiej mieć niż nie mieć. Zatankuj. No. No dobra, no to pustaki to się przejedzie tędy zaraz tam w prawo. I tu jest też po drodze wieża obserwacyjna, to dobrze by było z 50 punktów expa dostać za tą wieżę. Proszę, tu pod górę. No przecież ja bym tutaj flet starym na autostradowych oponach nie podjechał, nie? Chociaż może, nie, nie no, może bym podjechał, ale... Ale z tą przyczepą bym sobie nie dał rady. I proszę, wieża obserwacyjna, dziękuję. Dobra, zobaczmy ten Michigan. Bach. O proszę, proszę, jakie piękne Michigan. Coś pięknego. Dobra, co tu odkryliśmy sobie? O, proszę, tu modyfikacja sobie siedzi.
Tak. Tu jest też modyfikacja, pamiętam. Dobra. Nie ma co tutaj. Trzeba tutaj się zrywać. Bo tutaj Bena cały czas się pali. No dawaj, dawaj, wykręcaj, wykręcaj, wykręcaj. I patrzcie, tak jak sobie jadę ją stokową, tak po terenach, to tak prawdę mówiąc jedyne uszkodzenie mam od tego, że przywaliłem w słup, nie? Ten silniczek aneczki, coś pięknego. Do 8 rangi będę z tym silnikiem jeździć. Co prawda chyba 8 rangę to chyba szybko się robi. Już mam 3. O proszę. Przyczepa sobie tutaj stoi. Szczęśliwa. Cegły, pustaki, pustaki, raz, dwa. No i... 150, 300 poszło. No trudno, ale i tak więcej z kontraktu dostanę, więc opłaca się. I tak się opłaca, ale jak będzie Royal, będzie podnośnik. Tu od razu dajesz rura. Ojeny, 42 minuty odcinka już mi zleciało, nawet nie wiem kiedy. Słuchajcie, przy trybie trudnym jak nagrywałem, tym prawilnym, to tak, mijało 25 minut, już widziałem, że ciemno się robi. Mówię, kurna, pół godziny, by trzeba przerwę zrobić. I tak godzinę nagrywania odcinka schodziło mi tak 2 godziny, nie? No dajesz, dajesz, dajesz. Ale to pięknie idzie. Fantastico. Dobra, a my teraz mamy tutaj. Aha, prosto też mogę pojechać, żeby nie muszę tamtędy, bo tu z obu stron można oddać. To jadę. Jadę. Aha. No tak. No tak, i tu Aneczka sobie od tako przejedzie, nie? A na autostradowych oponach tu by się stało. Strzałka, strzałka w lewo, gaz, prawda? No, panie kochany. O, deszczyk zaczął padać. Raz, dwa. Tak jest. $1850. Nie za dobra kasa, nie? Na fazie 13 to... Nie, na fazie 12? Na fazie 12 to kontrakty po 25 koła, po 20, po 18, nie? Dobra, blokada na drodze. Sobie następną zrobię tutaj. Sobie może najpierw... Najpierw może sobie tak zadbam o to, żeby były przejezdne te drogi. No, o, i tu wieża obserwacyjna też. Tu wieżę też dobrze by było cyknąć, no. A ta wieża jak się wjeżdżało? Aha, tu tylko do góry. Dobra, cyknę sobie wieżę i zaraz wracam. Trochę za szybko jadę, jak pod taką górę.
Oj, wróć! Ta wieża obserwacyjna jest tu na dole. A tu jest zjazd, nie? No jest. Hehe. Jest zjazd. Tarara. Proszę, 50 expa. Wpadło. Dobra, gdzie ja tu wyjechałem teraz? Aha. Jej. Pani Janko, proszę się nie grzmotnąć. No, pierwsza gleba by była Aneczką. No i dobra. Właśnie, bo ja sobie odkryłem tutaj. O, proszę bardzo. O, no, kociak jest do sprzedania. Tu jest modyfikacja, most do naprawy. Dobra, ale najpierw tutaj tą blokadkę się zrobi. Zobaczymy, co tam jest. No i co tutaj było na tym przejeździe? Serwisowe, zamienne, części zamienne. Aha, z magazynu. Aha. Dobrze, bardzo dobrze. To się zaraz dostarczy. Ale zanim to zrobię, to tu sobie jeszcze podjadę w jedno miejsce. Bo coś chcę sobie sprawdzić. Najwyżej holowanko zrobię, jak mi zabraknie Beny, ale... O, pełnym gazem na zakręcie to Ankom za bardzo nie można. Tu, słuchajcie, skręca się w prawo zaraz. No właśnie tutaj. O, tu. I tu też w prawo się skręca. No właśnie. Tu się skręca w prawo. Jeszcze raz w prawo. I tu będzie modyfikacją. Jest. Tylko do czego ta modyfikacją? Ale ta Aneczka tu jedzie. Ja cię kręcę pięknie. Kurna, o co walnąłem? Snowrunner, otrzymujesz mod do Scouta 800. Dobrze. Ja w ten wrak czasnąłem, ja. Dobra, tam przy garażu jest przyczepa, to się naprawia. Nic się nie stało. Dobra, jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Tu muszę chyba tutaj się wbić do wody. Kurna, jeszcze zbiornik. Dobra, nieważne. Naprawi się. To się wyklepie. Andrzeju, nie denerwuj się. Gdzie taki płotnik dostanę? To się wyklepie. Z mojego wozu przeużymy. O! Właśnie.
Właśnie, właśnie. Ja jechałem właśnie tutaj po trzy rzeczy. Po pierwsze, zabrać modyfikację. Po drugie, tu mam cysternę. O. Zatankuj. Trach. I po trzecie, tutaj mamy most. I ten most przydałoby się odpalić misję na niego. Bo tutaj też jest przeprawa, którą się czasami, którą będzie się używać. Nie czasami, no będzie się używać tej przeprawy. Dwa razy deski. Ej! Kurna, ja to zrobię. Mam snorkel, ja to zrobię. Tu chyba przejadę tędy sobie. To chyba nie jest głęboko. No, Anka, pokaż co potrafisz. A, tu decha wystaje, ej! Tam wystawała decha, dlatego nam się... O, patrzcie tutaj jak idzie. Uuu, panie! To na automacie tutaj, ten most mi przeszkadza, kurna, ta kamera mi tutaj lata. O, panie! Jedziemy. To zaraz, to tu po drodze też modyfikacja jest. I tam jest jeszcze... O, chłopie, dawaj. Dawaj ją tutaj. Dawaj ją tutaj, naprawiamy się. Ale tanka to jest kurna maszyna. Dobra, podłącz i teraz patrzcie tutaj. Napraw, bzdrink. Cyk, zatankuj. Bzdry. Ja, 2000 literków. Nówka sztuka. Normalnie z fabryki wyjechałem. Nówka sztuka po prostu. No idzie ta modyfikacja. A nie, modyfikacja jest tu na wyspie. Tu tędy trzeba przejechać. Dobra, to... No, myślałem... A nie, zaraz. Chwila, tutaj też była modyfikacja. Tu się... No pewnie, że to była modyfikacja. Od razu przy trasie. Podwyższone. Flat star, podwyższone zawieszenie. Patrzcie, a jako cysternę chcę go używać. Ja na stokowym będę jeździć, bo jak Royalowi dam podwyższone, to... Będzie glebownia. Ale tak jak się jeździ tutaj po tych wertepach, to zobaczcie, nie ma kamieni na tych trasach. Nie tak jak na nowych mapach, gdzie wszędzie te kamienie wstawiają. I tutaj, jak nie ma kamieni, to tych uszkodzeń tak bez sensu się nie łapie, nie? I to jest... Kurna. I chciałem powiedzieć, że to jest git, a ja tutaj o... Kurna, o płotek, nie? Ech, dobra, zaraz się znowu naprawię. Nieważne, nieważne, tam... Przyczepa stoi i za darmo będzie naprawianko. Ale tanka idzie, uff. O, jedny. Ona jest stworzona na Michigan. Stokowa fura, nie? Tak prawdę mówiąc, to ja na Royala potrzebuję tak, podnośnik, burty mogę sobie z tego zabrać. I też nie wiem, czy ja burty, ja chyba flat beta wstawię, płaską platformę wstawię na Royala. Dam mu jeszcze malowanie, dam mu podnośnik i płaską platformę i jedziemy. Pojedy, ale ten czas mija, dobra. To ja tu kończę zadanie. Skoczę jeszcze się naprawić.
I pomału, pomału będę ten odcinek kończyć, ale tak, to znaczy pomału, co nie tak pomału, bo tutaj już dojeżdżam do tego zadania, ale słuchajcie, napiszcie mi w komentarzu, jak tam drugi odcinek z Nowej Gry Plus, jak wam się podoba, dajcie znaka, bo ja czytam wszystkie wasze komentarze i tam na niektóre odpisuję, na niektóre nie. Aha, właśnie, jeszcze jedno, bo słuchajcie, sobie założyłem X-a, więc jak coś, to w opisie odcinka będziecie mieli link oczywiście do Discorda. Będzie link do też do X-a, bo czasami coś tam będę wrzucać od czasu do czasu. No i słuchajcie, misja skończona, zrobiona. Ja tu mam już na razie trzecia ranga, Michigan 10%, Alaska 3 w ogóle, nie? Dwie ciężarówki z Alaski 3%. 13 koła mam. 13 koła. No, tak prawdę mówiąc, na razie, jeżeli chodzi o kasę, to się nie przejmuję. Bardziej mnie przejmuje ranga, bo nie mogę sobie pojeździć Royalem. On jednak ma bardziej ekonomiczny silnik na tutaj, na tym najsłabszym silniku, nie? Od ANK. A też opony terenowe, nie? Napraw. Dobra, i zatankuj. Pięknie. Bach. Odłącz. Dobra, słuchajcie, moi drodzy. To tyle w tym odcinku. Jak wam się podobało, to tu możecie tam na dole pstryknąć łapkę w górę, komentarz, a jak ktoś nie subskrybuje, to możecie zostawić suba. Trzymajcie się, pozdrawiam bardzo serdecznie, yo!